porada dla Ciebie na tą chwilę. Porada dotyczy Twojego związku, być może innych spraw, tak jak zawodowe, finansowe. Jednakże punktem tutaj zwrotnym jest na pewno partnerstwo, relacja, sprawy miłosne. Dzisiaj mam The Romance Angels, karty orakel miłosny, karty romantyczne. Pokażę tutaj Państwu tą talię. The Romance Angels, czyli te karty Doreen Virtue, powiedzą nam, co jest ważne w Waszych relacjach, na co należy zwrócić uwagę. Kochani, mam trzy grupy dzisiaj do wyboru. Zanim zacznę, oczywiście standardowo proszę Państwa o subskrypcję mojego kanału. To ważne, by dostawali Państwo zawiadomienia o moich wróżbach darmowych na różne tematy. Proszę również o lajki z kciuczkiem w górę i o komentarze Państwa historie. Jest to dla mnie inspirujące i bardzo ciekawe, jeśli czytam aktywne Wasze wypowiedzi, relacje, podziękowania. Motywuje mnie to do nagrywania następnych filmików i tematów. Dzisiaj mam trzy grupy dla Państwa. Grupa pierwsza, obelisk, kryształ górski, przeźroczysty. Grupa druga, obelisk fioletowy, fluorit. I grupa trzecia, obelisk cytrynowy, czyli kwarcu cytrynowego. Jest lekko żółty, co może nie widać w kamerce. Także mamy do wyboru te trzy grupy. I zaczynamy od grupy pierwszej. Honeymoon, czyli miesiąc miodowy. Kochani, miesiąc miodowy nie oznacza oczywiście w tym sensie, że wyjeżdżacie w najbliższym czasie na miesiąc miodowy, czyli podróż poślubną, najm. To nie chodzi o to. Tylko chodzi tutaj o to, by czas spędzony razem z partnerem, partnerką, wykorzystać w tak piękny sposób, w tak pięknej atmosferze romantycznej, miłosnej, by przypominała Wam lub była podobna do Waszego miesiąca miodowego, czyli czas, w którym będziecie sami romantycznie przeżywać każdą chwilę. Być może wspólna podróż, wspólny wypad, wyjazd, wspólny weekend. Być może nawet czas spędzony w domu wspólnie, ale w atmosferze energii bardzo romantycznej, w skupieniu tylko na partnerze, partnerce. By te energie romantyczne, miłosne, by te emocje osiągnęły apogeum. Zobaczmy, co mówi nam ta karta. Enjoy the bliss of holiday time together. Czyli delektuj się czasem urlopu lub czasem wolnym spędzonym razem. Jeśli możecie zaplanować parę dni wolnych dla siebie,
to wykorzystajcie ten czas na odnowienie się waszych pięknych, romantycznych emocji, na romantyczne momenty, emocjonalne chwile, które na pewno zapamiętacie na całe życie. Widzimy tutaj gondolę, być może Wenecję, kanał wenecki, oczywiście miasto miłości, romantyzmu. Jest to oczywiście symbol na tej karcie dla pięknych miejsc, romantycznych, które otworzą wasze serca i wasze emocje. Zainsynuujcie, zorganizujcie, pomyślcie o jakichś pięknych miejscach. Być może jest to po prostu banalny park. Być może jest to wyjazd na jakiś piknik nad staw. Być może jest to wyjazd do pięknych, znanych miejsc. Lub spędzanie czasu wspólnego w domu. Jest to indywidualnie wasza decyzja, czyli miejsca, które wam sprawiają radość i szczęście. Właśnie to jest w tym momencie ważne dla waszego związku, dla waszego partnerstwa, dla odnowienia w was pięknych emocji. Czyli zwróćcie na to uwagę, ponieważ wyciągnęłyście tą kartę, by polepszyć waszą relację. Jest to pomysł, który sugerują wam karty właśnie romantyczne, anielskie. Dziękuję grupie pierwszej i zapraszam, kochani, grupę drugą, czyli obelisk fluoritowy, fioletowy. Engagement. Engagement to jest zaangażowanie. Czyli być może ostatnie chwile, ostatni czas waszego związku, waszej relacji byliście jacyś obojętni, zapracowani, zabiegani, skupieni na innych sprawach. Natomiast engagement, czyli zaangażowanie w wasz związek był za mały lub mniejszy. Pomyślcie, by z waszej strony zaangażowanie było równie duże, jak zaangażowanie partnera. Obopólne zaangażowanie wasze jest ważne i powinniście zainwestować to w waszą relację, w pracy nad waszym związkiem. Czyli nie pokazujcie partnerowi, że jesteście obojętni, obojętne. Nie zachowujcie się obojętnie, ponieważ przez to być może są jakieś straty w waszym związku. Pokażcie, że jest ten związek dla was ważny, że jesteście zaangażowani w to partnerstwo, że jesteście gotowi pracować nad tym związkiem. Ważne w tym jest, by był balans. Dawanie i branie. Obopólne zaangażowanie w równej mierze. Byśmy nie bali się pokazywać partnerowi lub partnerce, że jesteśmy zaangażowani w tą relację i że nam zależy. Zależy nam na partnerze, zależy nam na tym, byśmy byli szczęśliwi, by ta relacja była relacją stabilną, długotrwałą i spełnioną. Tutaj jest przekaz, że w twoim życiu miłosnym
jest bardzo ważne i Twoje życie miłosne jest zależne od wysokiego zaangażowania w ten związek. Czyli, tak jak już mówiłam, Twoje szczęście w związku, życie miłosne zależy od tego, czy pokażesz partnerowi, partnerce Twoje duże zaangażowanie w tą relację. Nie można pokazywać ciągle, że nam nie zależy, że jesteśmy obojętni, że wszystko jedno. To oczywiście psuje wiarę w kontynuację takiego związku. Pomyślcie o tym, gdyby partner ciągle pokazywał Wam tylko, że mu nie zależy, lub był zmienny, lub udawał, że jest mu wszystko jedno. Oczywiście nikt z nas nie chce takiego zachowania partnera. Również partner nie chce, by Wam był on obojętny. Zaangażujcie się w związek i w tą miłość. Wtedy podniosą się romantyczne wibracje w Waszej relacji. Dziękuję grupie drugiej i zapraszam, kochani, grupę trzecią. Grupa trzecia to obelisk cytrynowy o bardzo delikatnym żółtym kolorze. Zapraszam serdecznie. Grupa trzecia wyciągnęła kartę Finances and Care, ok, czyli finanse i kariera. Finanse i kariera. Widzimy tutaj kobietę na tym zdjęciu, która jest zapracowana, która jest zajęta finanse i kariera są jakimś tutaj ważnym elementem jej życia. Financial issues are a factor in your life, in your love life right now. Ok, czyli finansowe jakieś przyzwyczajenia są ważnym faktorem, są faktorem, czyli są jakąś ważną sprawą w Twoim życiu miłosnym teraz. Zastanów się, o co chodzi. Czy macie jakieś finansowe problemy? Czy jesteście ze sobą finansowo jakoś bardzo połączeni? Na przykład, nie wiem, macie jakieś długi, kredyty, jakieś na przykład firmy razem, jakieś podpisane kontrakty, umowy razem. Zastanówcie się, czy sprawy finansowe nie są u Was sprawami najwyższymi, najważniejszymi w Waszym związku, poprzez co zatracacie swoją romantyczność, miłość, emocje. Zastanówcie się, czy sprawy finansowe, zawodowe nie wpływają negatywnie na Wasze emocjonalne uczucia w związku. Zastanówcie się, czy nie łączą Was tylko finanse, czy nie jesteście ze sobą tylko dla spraw finansowych. Oczywiście finansowa stabilizacja, bezpieczeństwo są niezbędnymi elementami każdego związku, rodziny, małżeństwa, stabilizacji egzystencji życiowej, ale na pewno również finanse czy problemy finansowe potrafią zniszczyć nie jeden związek. Zastanówcie się, czy łączy Was miłość, emocjonalność, czy łączą Was tylko finanse. Zastanówcie się, co jest dla Was ważniejsze?
Oczywiście najlepiej, najwspanialej byłoby, gdyby miłość, uczucia, emocje, romantyczność plus dobrze poukładane między Wami sprawy finansowe szły w parze. Byłby to ideał każdego związku. Natomiast nie zawsze tak jest. Więc zastanówcie się, w jakiej części łączą Was prawdziwe, autentyczne uczucia i czy sprawy finansowe między Wami przebiegają również w harmonii. Czy czasem nie zatruwają Waszego życia uczuciowego i nie są głównym aspektem Waszego związku. Tutaj karty dają Wam taką wskazówkę, taki bodziec do przemyślenia tych właśnie spraw. Być może, jeśli robicie karierę, jesteście zabiegani zawodowo, zastanówcie się, czy macie jeszcze czas dla partnera. W pogoni za karierą, za pieniądzem, zastanówcie się, czy nie tracicie przez to Waszej miłości, romantycznych, pięknych chwil. Ważne jest, by było to w harmonii i balansie. Zastanówcie się nad tym. Właśnie taką tutaj problematykę pokazuje Wam ta karta. Dziękuję serdecznie grupie trzeciej. To były rady, wskazówki dla Was, kochani widzowie i subskrybenci. Mam nadzieję, że spotkamy się już wkrótce na moim kanale. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Orakel miłości u Loeli. Proszę o lajki, subskrypcje, komentarze. Do usłyszenia już wkrótce.